ten mecz wydawało się, że w dużej mierze kontrolujemy. Stwarzaliśmy sobie sytuację, niestety dawaliśmy bardzo słabe strzały, a jak się nie strzela bramek, to się meczu nie wygrywa. Później indywidualny błąd i przegrywanego 1-0. Ale na szczęście to jest dwumecz. Za tydzień mamy rewanż i musimy wszystko zrobić, żeby było przede wszystkim skutecznie. Dziękuję. Myślę, że największym problemem była skuteczność, szczególnie mieliśmy wiele sytuacji w pierwszej połowie, ale tak naprawdę zamiast oddawać strzały, podawaliśmy bramkarzowi piłkę i to jest większy problem niż rzut z autu, ale na pewno robiąc analizę zwrócimy uwagę na wszystkie elementy, wszystkie detale. Tak naprawdę ja zachowuję duży spokój i to jest pierwsza runda. Ta potyczka na szczęście ma dwie rundy i straciliśmy bramkę, tak jak powiedziałem, po błędzie indywidualnym i przede wszystkim takich błędów nie powinniśmy popełniać w Poznaniu. Przeciwnik zbyt wielu sytuacji sobie nie stworzył, klarownych. My natomiast musimy wykorzystać tę sytuację, dlatego z taką ufnością w umiejętności moich piłkarzy spoglądam w przyszłość. Będziemy mieli w niedzielę mecz ligowy. Zaczynamy wchodzić w rytm. Ten rytm też było widać, że przeciwnik ma rytm, a my jeszcze tego rytmu nie mamy i na pewno będziemy u siebie jeszcze groźniejszym zespołem tutaj. No, musimy się ustrzec błędów w defensywie i być bardziej skuteczni w ofensywie.